Atizigi od prawej strony obrony. Schmidt, numer 3 żeński, rozpoczyna to spotkanie oczywiście w bramce. W obrębie pola karnego i mógł skorzystać z tej dobrze bitej piłki. Ale rozkręcają nam się niestety gospodarze na prawej stronie. Będzie szansa dla nich, jest zagranie pole karne niestety. Natomiast jego partner z ataku, Akolo Skonga, zdobywa tę pierwszą bramkę. Ale z czego to się wzięło? Dwa proste błędy w wyprowadzeniu. Najpierw środkowy obrońca, motorycznie doskonale przygotowanym zawodnikiem. Teraz dobrze się pokazał Cebula. Troszkę przypadkowo, ale minął dwóch rywali. Cebula prostopadle do Musiolnika. Musiolnik powstrzymał. Enrico Masen prosto z Bundesligi. On we wrześniu skończył pracę w Bundeslidze, ale może o tym jeszcze za chwilę, bo jest kolejna akcja gospodarzy. Akolo tym razem. Galen dośrodkowuje Petr Schwarz, niepilnowany Petrow. Trafia piłka w jednego z graczy St. Gallen, ale będzie szansa na poprawkę tego dośrodkowania. Jeszcze raz Schwarz, Petrow zamyka tę akcję. Kowski, Schwarz na lewą nogę, Schwarz, dobre dogranie, szansa, poprzeczka, dobitka, nie ma gola, ależ to była szansa dla Śląska. Nie będzie już okazji teraz na poprawkę, ale to powinno być 1-1. Jeszcze uderzenie, jeszcze raz. Zagrać do Akolo, no to jest charakterystyczne, momentalnie. Nie możemy tak tracić piłki, bo stąd się wzięła bramka na 1-0 dla gospodarzy. Akolo! Teraz fatalny błąd Akolo, Hebels, gol, niestety. Że jeżeli chodzi o rozegranie, musisz, jeżeli niedobrze, niekomfortowo czujesz się z piłką przy nodze, tak jak w tym przypadku, no nie zagrywa. 35, 34 minuty, ale spudłował Piotr Samiec-Stalar. Dobre dośrodkowanie, Żukowski! Piłka zatrzymana na linii bramkowej, jeszcze uderza Marcinze. Wie doskonale, że środkowi obrońcy niekoniecznie dobrze rozprowadzają piłkę. Teraz Pokorny na prawą stronę do Żukowskiego. Żukowski wycofał do Incze, strzał z dystansu. Kiwanie przeciwników. Jeszcze jeden strzał z dystansu. Rzutów pod adresem defensywy Śląska. Kolejna akcja gospodarzy. Sisse wystawia do środka. Leszczyński.